Kostka 3x3x6 firmy Wit Eden przychodzi do nas w znanym już dla tej firmy opakowaniu, w którym no niestety nie znajdziemy żadnej instrukcji. Sama kostka jest kostką typu 3x3x, więc no tak jakby do standardowej trójki dodać jakąś ilość warstw w jednym kierunku. Naklejki, które wykorzystano na kostce, są mocno klasyczne, raczej są to ciemne odcienie, które no mimo wszystko dobrze ze sobą kontrastują i nie powinny sprawiać problemów, szczególnie w tego typu układance. Co do poruszania się kostki, no jest tu nawet dobrze. Powiedziałbym, że nawet trochę lepiej niż dobrze, ponieważ kostka porusza się naprawdę bardzo szybko. Nie doznamy tutaj jakiegoś ścinania zakrętów, ponieważ no jednak kształt i budowa wewnętrzna troszkę to ograniczają, ale kostka wbrew pozorom radzi sobie z jakimiś tam zakrętami, nawet z połowy klocka zetnie. Oczywiście troszkę siły trzeba w to włożyć. Gorzej jest już w innych kierunkach, ale też jakiś minimalny kąt jest w stanie ściąć. Poza tym brakiem ścinania zakrętów, no kostka jest naprawdę fajna. Raczej nie trafimy tu na jakieś niepożądane loki, co jest dużym plusem i przede wszystkim jej poruszanie się nie powinno sprawiać jakiejś frustracji w czasie układania. Co do trudności kostki, też nie jest to raczej wyższa półka, a jakiś wyższy poziom. Kostka jest z typu 3x3x, więc będziemy tutaj mieli do czynienia z jakąś z metod układania tych kostek. Wystarczy tak naprawdę umiejętność układania kostki 3x3x4, a możemy ją rozwinąć troszkę dalej o te dwie warstwy i bez problemu poradzimy sobie z tą kostką. Ciekawa pozycja. Nie jest to dość ciężka kostka, ale ze względu na dość dużą ilość warstw na pewno zajmie nam troszkę więcej czasu.